Czy Państwo byliby zainteresowani jednak budową tej inwestycji na tamtym terenie? Trzeba być szczerym. Do końca. Takie myśli i takie rozmowy w zarządzie spółki przeprowadzaliśmy, ale są nakłady na tą chwilę, są zbyt wysokie. Jest taka możliwość procedowania, ale ona musi się zacząć od innego końca. Były takie propozycje. Panie Michna, my teraz będziemy za, nie będzie sprzeciwu, ale niech pan buduje dalej. To było niedawno, w tym roku. A to nie może być tak. Będziemy za, nie będziemy przeciwni, niech pan buduje dalej. Są z tym związane różne i dość poważne procedury. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.